Tak, zgodzę się z Tobą, że siatkówka tutaj była potrzebna na pewno po ilości kibiców na każdym meczu. My jesteśmy bardzo szczęśliwi, zadowoleni, że możemy grać przed taką publicznością. Jeśli chodzi o mecz, to spodziewaliśmy się trudnego pojedynku. Pierwszy set bardzo dobry w naszym wykonaniu, wszystko było pod kontrolą. A tak jak mówię, w drugim secie Charlie się trochę odbudowali i tak naprawdę zaczął się mecz. Ale wiedzieliśmy, że musimy to wszystko kontrolować i być czujni, bo w każdym momencie gdzieś tam mogą odskoczyć tam na kilka punktów i potem się już swobodnie gra. Przede wszystkim ryzykowaliśmy zagrywką, no i graliśmy dzisiaj dobrze, bardzo blokiem. Znaczy, osobiście jestem bardzo związany z Radomiem, stamtąd pochodzi moja żona, mamy tam swoją rodzinę, więc dla mnie to jest przyjemność grać przeciwko Czarnym i dobrze się zaprezentować. Bardzo miłe po meczu gest ze strony kibiców Czarnych Radom, wykrzyczeli moje nazwisko i bardzo miło mi się zrobiło, że jeszcze pamiętają. Oczywiście grałem 5 czy 6 lat temu ostatni sezon w Czarnych i bardzo miło to wspominam, ten czas, ale to już jest historia, w Lublinie tworzymy nową historię. A co mam powiedzieć, no czuję... Tutaj nie, żeby nie, też nie jakichś wielkich słów nie używać i jakichś tam kategorycznych teraz decyzji czy opinii podejmować. Nie czuję się dobrze, no, czuję wstyd po tym meczu. Dostaliśmy tak po głowie, że nie spodziewałem się nawet po tym tygodniu ostatnim, gdzie naprawdę część dobrego meczu było w tym Lublinie, dobre treningi. Dzisiaj nas złamali nas mentalnie i to mnie najbardziej boli, bo przegrać możemy, ale dzisiaj zostaliśmy pierwszy raz tak złamani i zespół, który nas naciskał, a myśmy pękali i to mnie najbardziej boli, bo zabraknąć może umiejętności, ale dzisiaj nam też zabrakło charakteru i waleczności. Pierwszy raz w tym sezonie, co jest dla mnie przede wszystkim największym bólem. Decydujący dla nas i dla nas wszystkich, dla mnie, dla wszystkich ten tydzień następny, bo przyjeżdża Nysa, która gra coraz lepiej. Lublin na początku sezonu grał bez podstawowego rozgrywającego. Dzisiaj presję nas na zagrywce kopali mocno, bardzo mocno, do tego dokładaliśmy jeszcze błędy. I nas dzisiaj stłamsili i tyle. Ja mogę tylko przeprosić za takie szybkie złamanie nas, bo to jest największy ból dla mnie i przepraszam.